Szanowni Państwo, Bóg zapłać za przybycie. Mam nadzieję, że czas nie będzie stracony. Witam, witam serdecznie. Szczęść Boże. Przejdźmy do rzeczy. Szanowni Państwo, jest pierwsze pytanie, czy w ogóle o tym warto mówić, o filmie Claire? No bo ktoś mógł powiedzieć, to jest film, tylko film. Jeden z wielu, który mogliśmy zobaczyć lub nie. Antykościelny, zgadza się. Jeden z filmów, które... Filmy antykościelne przecież już były, antykatolickie i będą. I bez wątpienia te filmy mogą być nawet jeszcze gorsze niż Claire. Ale myślę, że jest kilka argumentów przemawia za tym, że o tym filmie warto porozmawiać. Pierwszy argument to są liczby. Szanowni Państwo, film Claire, to są dane na jakiś taki 20 listopada, coś koło tego, zobaczyło ponad 5 milionów widzów. To jest niesamowicie dużo, a dokładnie tu jest taka dana, 5 milionów 64 375 widzów, pewnie już więcej. Owszem, dynamika ilości widzów, ona się powoli zatrzymała, ale ta liczba musi robić wrażenie. Dlaczego? Bo to jest, szanowni Państwo, po pierwsze rekord XXI wieku. Wyobraźcie sobie Państwo, że ten film zostawił już w tyle wielkie hollywoodzkie produkcje Awatara, Titanica i temu podobne. I to jest w tym momencie trzeci najchętniej oglądany w kinach film. A teraz zagadka. Jakie są pierwsze dwa miejsca? Jak Państwo uważają? Brawo. Pierwsze miejsce Ogniem i Mieczem. I wiecie Państwo ile? 7 milionów 100. Claire 5. A drugie miejsce... Blisko, Pan Tadeusz. Drugie miejsce, Pan Tadeusz, 6 milionów 200. Quo Vadis, które tu jeden z panów powiedział, miało długo trzecie miejsce, ale Claire już wyprzedził Quo Vadis. Oczywiście, tak jak tutaj zostało zauważone, to te filmy były robione w myśl takiej filozofii, że szkoły pójdą. Czy na Claire wycieczki szkolne są organizowane, tego nie wiem. Ale wykluczyć tego przecież nie można, szanowni państwo. Więc... To jest oglądalność. Druga rzecz, Claire już wkrótce może być najbardziej kasowym filmem polskim po 1989 roku. Zarobił, przychody z filmu wynoszą obecnie 103 miliony złotych. Rozumieją Państwo, tyle pieniędzy zarobili producenci tego filmu. I okazuje się, że Claire oczywiście nie zarabia tylko w Polsce, bo ten obraz został sprzedany do Austrii, Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga, Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Kanady. Pominąłem Wielką Brytanię, jeszcze Wielkiej Brytanii. Także szeroką ławą idzie ten film i dosyć szeroko jest propagowany i pokazywany. Więc choćby z tej przyczyny warto nad tym filmem się pochylić, bo jest to pewien, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, fenomen zarówno kasowości, jak i pod względem osób, które ten film zobaczyły. Szanowni Państwo, ja od razu uprzedzam, że ja się na filmach nie znam. Ja nie jestem krytykiem filmowym. I ktoś by mógł powiedzieć, no to dlaczego w ogóle zabierasz głos na ten temat? Otóż dlatego, szanowni Państwo, że ja nie wierzę w to, co powiedział, czy napisał właściwie Oscar Wilde, taki pisarz XIX-wieczny, taki bon vivant, zresztą też i homoseksualista, który powiedział, że on mówi o książkach, ale myślę, że to można uogólnić, że nie ma sztuki moralnej i niemoralnej. Jest tylko sztuka dobra i zła. Przepraszam, jest to sztuka tylko dobrze zrobiona i źle zrobiona. O. Czyli jak gdyby ta opinia odbiera możliwość oceniania pod względem moralnym dzieł sztuki. Okazuje się, że według Wilde'a i wielu, wielu innych kontynuatorów jego myśli, a to jest bardzo popularny sąd, nie ma prawa się oceniać sztuki pod względem moralności, bo sztuce, artyście wolno więcej. Co niektórzy zdają się nawet powiedzieć, wolno wszystko tak naprawdę. Zwróćcie Państwo uwagę, że szczególnie katolikom odbiera się tą tę możliwość oceniania. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że jeżeli katolicy wypowiadają się o dziełach sztuki, osoby, które są katolikami i przyznają się do swojej wiary, to jak są krytykowani? No co ty się wypowiadasz? Przecież na tym się nie znasz. My, szanowni Państwo, zrobiliśmy z kolegą Krystianem Kratiukiem taką recenzję na portalu PCH i tam takich komentarzy było dużo. Przecież się nie znacie. No znowu katolicy się odzywają. Znowu katolicy się wtrącają. Zresztą to jest, szanowni Państwo, taka bardzo... specyficzna historia, że my katolicy troszkę daliśmy się wbić na taką pozycję, że my się o to musimy tłumaczyć ze swojego oceniania, ze swojego zdania. To my się musimy tłumaczyć, że możemy coś oceniać, że możemy o czymś wypowiadać się.
Wszyscy inni mogą, a katolikom nie wolno. Katolicy najlepiej, żeby uszy po sobie, po cichutku wszystko się zgadzali. Jak ich to obraża, to jest ich problem. Dowody, szanowni państwo, pamiętają państwo choćby taką postać jak Nergal, Adam Darski. Co zrobił ów jegomość? Potargał Pismo Święte. Zbluźnił w sposób okrutny. Wypowiadał słowa przeciwko Kościołowi, przeciwko naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I co? Nic. I nic mu się nie stało. Co więcej, jakiekolwiek głosy krytyczne, nie tylko zresztą wobec Darskiego, ale o innych takich wytworach antykatolickich, o których troszkę później, to właśnie spotykają się z takimi głosami. No ale przecież to była impreza biletowana, to była impreza zamknięta. No Darski zrobił to, co zrobił na zamkniętym koncercie, no przecież tam nie musiałeś iść. No nie widziałeś tego, było to zamknięte, kto chciał, kto poszedł. Naprawdę? To jest ta logika, którą my się możemy posługiwać, bo niestety nawet osoby, które przedstawiają się jako katolicy, albo przynajmniej osoby wierzące, też w to się wpisują. Czy jeżeli za naszą ścianą jest, nie wiem, ktoś mordowany, bity, a my tego nie widzimy, może nawet słabo słyszymy, ale choćby wiemy, to to już nas nie powinno interesować? To jest coś, co już możemy sobie puścić mimo uszu? A przecież, niech to zabrzmi, to jest dużo poważniejsza sprawa. To jest profanacja, to jest bluźnierstwo obraza naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszej Matki Kościoła, Matki Bożej. To obrażane w sposób wulgarny. To jakżeż nas może nie interesować, że to jest za zamkniętymi drzwiami? Jakże możemy się na to zgadzać, że to jest na imprezie biletowanej? Wobec tego my się o tym nie możemy wypowiadać. Ciąg takich produkcji antykatolickich w ostatnich latach widzieliśmy. Wspomniałem tutaj o właśnie Darskim i jego poczynaniach, ale pamiętają państwo takie przedstawienia jak Klątwa czy Golgota Piknik. Ohyda, jedno szydzące z męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, drugie szydzące również z Chrystusa, ale też z osoby, przepraszam, świętego Jana Pawła II. I te spektakle były grane. Zresztą przy Golgocie Piknik, to warto o tym pamiętać, był taki protest, takie wzmożenie środowisk katolickich. W Krakowie na przykład była, nie tylko, ale w innych miastach też, że w Krakowie ja miałem przyjemność, zaszczyt uczestniczyć w tym. I była taka piękna demonstracja pod teatrem. Byli ludzie, którzy przyszli powiedzieć nie, my możemy mówić nie. Nam się taka pseudosztuka nie podoba. Nie tak dawno, Olsztyn, szanowni państwo, pisaliśmy na portalu PCH24, oto artysta, w cudzysłowie, czy też artystka, przepraszam, nie pamiętam, co zrobiła? No, czy co zrobił? No, najprostszy sposób. Profanacja godła i krzyża. Szanowni państwo, nie będę państwu opisywał, jak to wyglądało, bo to nie nadaje się na takie tego typu spotkania. Jakie, szanowni państwo, jest zwyczajowy opis takich dzieł sztuki, w cudzysłowie, w mediach, w takich mediach głównego nurtu, ale niestety nie tylko. Czasem się mówi, że oto artysta jest odważny. Artysta w sposób odważny rzucił wyzwanie wierze katolickiej, Kościołowi. On był odważny, szanowni państwo. A w jaki sposób był odważny? Czy odwagą w tym kraju jest obrażanie katolików? Niestety nie wymaga to odwagi, bo nic za to się nie spotyka. Tutaj działania wymiaru sprawiedliwości są podejmowane, ale jakieś takie jakby niemrawe. Ja nie namawiam, szanowni państwo, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale niechby taki artysta wielce odważny, czy jak czasem się mówi nawet śmiały artysta, a to już w ogóle pomieszanie z poplątaniem, niechby taki odważny artysta spróbował na przykład wykorzystać symbole judaizmu czy islamu. Co by się stało? No nie trudno przypuszczać. W jednym z wypadków mogła być utrata finansowych dóbr, a w drugim wypadku utrata czegoś poważniejszego. Nie namawiam, tylko stawiam taką tezę dla porównania, gdybyśmy się nad tym w ten sposób zastanowili. Zwróćcie państwo uwagę, że tutaj mówiłem o tym Olsztynie, że to się często wiąże, to obrażanie Kościoła, obrażanie Jezusa z obrażaniem Polski, z obrażaniem naszych symboli narodowych. O czym też między innymi tydzień temu mówił Krystian Kratiuk w swoim wystąpieniu, więc ja tego tematu nie będę rozciągał, ale to się często wiąże, że w przypadku Darskiego też tak było. Tutaj też jest różnie z tym systemem sprawiedliwości. Kiedy się takie rzeczy słyszy, czyta, ktoś na to chodzi, ktoś daje pieniądze,
ktoś poświęca swój czas, żeby oglądać takie przedstawienia, a na takie przedstawienia, na taką sztukę, czy na ten kler, to bilety wysprzedawane są tak. Nie ma biletów. Mała gloza. Ja, szanowni państwo, byłem na tym filmie, Kler, w piątek o godzinie 11, w dniu premiery. Piątek, godzina 11. Kraków. Jedno z multikin, duża sala, myślę, że na 200 osób co najmniej. I ona jest wypełniona kompletnie. Komplet jest. Nie ma prawie jednego wolnego miejsca chyba nie ma. Ja sobie tak patrzę, tak, bo siedziałem akurat z tyłu, są siedzieliśmy z tyłu i tak patrzę, a tu są przeróżni ludzie. Są osoby starsze, młodsze, osoby, które już doświadczone życiowo i takie dopiero, które w życie wchodzą. Szanowni państwo, przed nami siedziała taka grupa takiej młodzieży, takiej starsze gimnazjum, może liceum. No ich reakcja na ten film była przerażająca, czy coś, co do dzisiaj jakoś ze mną jest, taki rechot, który ten film wywoływał. To jest bardzo takie dość symptomatyczne. Nie mówię, że akurat ci ludzie jacyś byli szczególnie źli, ale ta reakcja jest symptomatyczna i do tego, szanowni państwo, wrócimy. Więc przypomniałem się takie słowa ojca Maksymiliana Kolbe, który powiedział, co powiedzieć o narodzie, który płaci za własne poniżenie. No właśnie, co powiedzieć, szanowni państwo. Kler zarobił 103 miliony. Ja nie wiem, ile zrobiła Klątwa, Golgota Picnic, etc., etc. Pewnie nie aż tyle, ale na pewno sporo. Takie dzieła, w cudzysłowie oczywiście, cieszą się dużą popularnością. Na tego typu spektakle, filmy, drzwiami i oknami ludzie, można powiedzieć, się udają. I teraz można by sobie zadać takie pytanie, no dobra, no to tam, ileż to, no to niechby było te 5 milionów. No u nas jest, a w Polsce jest około 40 milionów ludzi. Czyli tam 35 milionów nie poszło na ten film. Na taką Golgotę, czy inną Klątwę, czy inne wystawy, to też ileż tam tych ludzi w sumie mogło być. Ale szanowni państwo, trzeba sobie niestety zdać sprawę, że takie dzieła pseudosztuki, one się cieszą dużą popularnością. Dlaczego? To jest temat na osobne spotkanie. Wśród osób mających wpływ, na przykład wśród osób, które oddziaływują potem na młode pokolenie, na osoby, które oddziaływują poprzez media. Tego typu, zwróćcie państwo uwagę, dzieła pseudosztuki, one zawsze tą popularność tam mogą zyskać. I dlatego nie można tej sprawy tak zostawić, powiedzieć, dobra, tam chodzą jakaś zdegenerowana grupa ludzi, nas to nie interesuje. Bo tak naprawdę oddziaływanie tego jest dużo szersze. Dużo szersze. To, że poszło, nie wiem, 100 osób, zobaczyło, to te osoby opowiedzą, przekonają, powiedzą, jak to wygląda, o co chodzi, zachęcą, wleją ten antykatolicki jad, który się z tego, z którego się leje, puszczą, przekażą dalej. I on się rozwija. Bo tak, moi szanowni państwo, w jaki sposób odpuściliśmy sobie kulturę? Ja nie mówię, że my akurat, ale osoby decydujące, decydenci, nawet politycznie, nade wszystko, odpuścili sobie kulturę. Jakoś ta kultura nie była bardzo obiektem zainteresowania. Natomiast to pole nie mogło sobie leżeć odłogiem. Ktoś się nią zainteresował. Zwróćcie państwo uwagę, ile przejawów takiej antykatolickiej, antypolskiej kultury mamy, z iloma mamy do czynienia. Otóż dlaczego tak się stało? Otóż dlatego, że ci ludzie odrobili lekcje z marksizmu. Tak by się wydawało, marksizm no to już dawne czasy, epoka słusznie miniona. I tak, i nie, szanowni państwo. Bo owszem, z jednej strony marksizm jako ideologia, jako idea gospodarcza, jako polityczna, no faktycznie on się skompromitowała, no ktoś, kto dzisiaj tego typu poglądy głosi, no to gdzieś tam sobie na marginesie jest i tam sobie głosi, aczkolwiek jest to margines niebezpieczny. Natomiast Arturo Gramsci, taki włoski komunista, on wpadł na taki pomysł, upraszczając sprawę, że tak naprawdę najważniejsza jest hegemonia kulturowa. Bo kto tą kulturę opanuje, to przełoży się to potem na hegemonię polityczną. Czyli kto będzie miał kulturę, to wcześniej czy później politycznie też zatriumfuje. I oni tą lekcję z Gramsciego, z szkoły frankfurskiej i tak dalej, doskonale odrobili. Co spaja, znaczy co gdyby jest główną ideą tej ideologii, jest to, i tej koncepcji, jest to, że wrogiem jest religia. Zawsze i wszędzie wrogiem jest religia dla tych prądów, a celem jest totalna laicyzacja społeczeństwa. Opanowanie dzieł kultury, opanowanie świata kultury, ten marsz przez instytucje, o którym ci właśnie zwolennicy Gramsciego mówili, o to chodzi, żeby w tych instytucjach opanować, tam być i wtedy nagle można się odwrócić i nagle ktoś zupełnie za nami jest inny. Nagle się okazuje, że ktoś, kto decyduje, to ma przekonania dalekie od nas.
antykatolickie, antypolskie i nagle on decyduje. I szanowni państwo, zwróćcie państwo uwagę, ile w tych instytucjach kultury jest takich ludzi właśnie o takim nastawieniu. Kto daje pieniądze, kto dawał pieniądze na takie filmy jak Pokot? Nie wiem, czy państwo pamiętają jakiś czas temu film Agnieszki Holland, taki wybitnie antypolski, promujący, nie wiem nawet czy jako, znaczy, chyba taka się lekka pochwala w dekoterroryzmu, a przynajmniej jakieś takie podejście bardzo swobodne. No kto za to dał pieniądze? Między innymi Polski Instytut Sztuki Filmowej. No nie do końca, to myśmy dali te pieniądze. Bo to się tak mówi, szanowni państwo, że jakieś takie pseudodzieło jest finansowane z budżetu państwa albo z PiS-u. No dobra, ale skoro oni te pieniądze mają? To nie ukradli przecież. Tylko to są nasze pieniądze. To są moje pieniądze, państwa pieniądze. W taki sposób zabrane zostały i na taki cel zostały dane. Bo gdzieś tam w tych instytucjach są ludzie, którzy, o czym mówiłem, odrobili tą lekcję z Gramsciego i wiedzą, że ten marsz przez instytucje jest rzeczą najistotniejszą. Do dyskusji pozwolę państwu po tym, co ja tu jeszcze chciałem państwu powiedzieć. A jeszcze troszeczkę zostało. Szanowni państwo, a zatem wracając do Kleru. Bez wątpienia to jest film, do którego ja ośmielam się mówić państwu, że państwo tego filmu nie oglądali. To jest znowuż taka z mojej strony troszkę bezczelność, takie mało eleganckie, że państwo nie szli. Nie, szkoda państwa zdrowia, szkoda państwa pieniędzy. Na takie antykatolickie nie warto chodzić. Nie warto się przekonywać, że faktycznie to jest taki film. Choćby wystarczy, jeżeli by państwo zobaczyli trailer tego filmu, to jest wszystko wiadomo. Czego tam się należy spodziewać? Bo obowiązuje taka troszkę filozofia, że o wszystkim się trzeba przekonać, znaczy trzeba wszystkiego spróbować, żeby się o czymś wypowiadać. No to jest nie do końca prawda, bo przecież no, czy ja muszę, nie wiem, przekonać się o szkodliwości pornografii, żeby wiedzieć, znaczy przekonać się, oglądając pornografię, żeby przekonać się o szkodliwości, czy upaść w alkoholizm, żeby wiedzieć, że alkohol szkodzi. No nie, do pewnych rzeczy nie należy się zbliżać. A moim zdaniem takim filmem jest film Claire. Film Claire można postawić szereg zarzutów. Jednym z zarzutów jest taki, że jest to film, w którym nie ma dobrych postaci. To jest świat bezalternatywny. Tam się próbuje doszukiwać w jednej z postaci, że ona jest troszkę, jeden z tych księży jest być może dobrą postacią. Nie do końca, to jest mało przekonywujące. Zresztą cechą smarzowskiego filmu wielu jest właśnie ta bezalternatywność. Tylko tutaj jest bezalternatywność, kiedy mówi się o kościele. Księża, duchowni z tego filmu, ukazani na tym filmie, to jest osoby, z którymi naprawdę nikt z państwa nie chciał mieć do czynienia. Katalog grzechów popełnianych przez te postacie, które tam w tym filmie są, jest przeolbrzymi. Jest porażający. Co więcej, instytucja kościoła, która tam jest ukazana, to jest instytucja, która z pokolenia na pokolenie jest, ja nie wiem, czy coraz gorsza, ale równie zła. Są takie odniesienia historyczne, straszliwie paskudne, kiedy pojawia się takie aluzje, że pojawia się postać takiego kapłana, który jest opiekunem robotników, którzy się w czasach komunizmu i on też okazuje się być osobą patologiczną. No aluzja tutaj, wydaje się, do księdza Jerzego jest dość oczywista. Myślę, że można się nawet dopatrzyć aluzji tam do postaci młodego Karola Wojtyły, co jest już zupełnie jeszcze większym, znaczy na tej samej odcinku jest przerażające. Więc jest to świat bezalternatywny, bez pozytywnych postaci, w którym Kościół jest złą instytucją ukrywającą to zło, niechcącą się rozliczyć, składają się z karierowiczów i tak dalej, i tak dalej. Tu jest bardzo prosto z tym ze światem, jak gdyby obalić to twierdzenie Smarzowskiego. Przecież państwo mają do czynienia z kapłanami, z duchownymi. Czy naprawdę ani jednego państwo kapłana nie spotkali wspaniałego? Czy w historii nie mamy wspaniałych kapłanów? Ale oczywiście, że mamy. Wspomniany święty Maksymilian Maria Kolbe i wielu ksiądz właśnie Jerzy i wielu, wielu innych. Tak naprawdę to jest nieprawdziwe. I co więcej, film jest zrobiony w postaci takiego jakby dokumentu trochę, taka technika jest zastosowana, więc ma się wrażenie, że obcuje się ze światem prawdziwym. A przecież tak nie jest. Osobną kwestią są już takie wprost bluźnierstwa, które się pojawiają w tym filmie. I tak naprawdę, szanowni państwo, jedna scena z tego filmu by wystarczyła, żeby ten film z całą pewnością można było nazwać szkodliwym. Scena, w której pojawia się bluźnierstwo, a może bluźniercza wersja, jeśli można tak powiedzieć, aklamacji, którą państwo słyszą po przeistoczeniu. Ja jej, broń Boże, nie będę cytował. Ale to wystarczy. To bluźnierstwo z części mszy świętej. Dla mnie, jako dla katolika,
to wystarczy. Ja już więcej nic nie muszę wiedzieć. Mnie już przestaje interesować wtedy, czy ten film jest dobrze zrobiony, czy tam aktorzy grają dobrze, czy światło dobrze pracuje, czy reżyser się pochyla z troską nad taką czy inną sprawą, czy jest plakat dobry, a w tym wypadku jeszcze trzeba dodać, że mieliśmy do czynienia z plakatem wyjątkowo paskudnym. I ja nie mówię o tym plakacie takim oficjalnym, który głównie był pokazywany, chociaż też jeden z nich można by, właściwie był on jakąś parodią, wydaje się, sceny Ostatniej Wieczerzy, ale mówię o takim plakacie w cudzysłowie artystycznym. To on był dużo gorszy. To było naprawdę paskudna grafika, o której też nie wspomnę. Więc te dwie rzeczy nawet wystarczyłyby, żeby ten film skreślić. Dodatkowo dochodzi jeszcze to demoniczne zakończenie tego filmu, o którym właśnie w tej recenzji mówiliśmy, które napawa takim naprawdę niepokojem. Ten film właśnie oblepia, pozostawia brudnym. To nie jest tylko specyfika kleru oczywiście. Wiele z takich właśnie dzieł sztuki, filmów, przedstawień, one zostawiają człowieka brudnym. Bo tak naprawdę ma się wrażenie, jakby się człowiek umazał w czymś bardzo brzydkim. Nie ma potrzeby w to brnąć. I dlatego, szanowni państwo, dziwiło mnie to, że okazało się, że nawet wśród duchownych były takie osoby, które mówiły, no wiecie co, no ten film jest, może był potrzebny tak naprawdę. Tam coś dobrego jednak było. Ja nie będę teraz nazwisk wymieniał, ale tacy duchowni byli i to całkiem znani. Że tam jest może coś dobrego, że jest jakaś okazja do zmiany, do pracy i tak dalej. No proszę państwa, jak ja słyszałem takie słowa, to mnie normalnie aż wstrząsało. To ty, człowieku, masz 2000 lat istnienia Kościoła, świętych, papieży, Ewangelię, naukę Jezusa Chrystusa, w której jest jasno powiedziane, co jest dobre, a co złe, i ty potrzebowałeś filmu Wojtka Smarzowskiego, żeby stwierdzić, a coś chyba jest nie tak, że z tego może coś będzie dobrego. No jest to co najmniej dziwne, jeśli nie przerażające. Ja, szanowni państwo, nie wierzę Smarzowskiemu. Nie wierzę Smarzowskiemu tym deklaracjom, w których on czasem mówił. Zresztą jak ten film był pokazany w kinach, przed i w trakcie, to Smarzowski obleciał większość popularnych stacji telewizyjnych i tam opowiadał jak o tym filmie i tak dalej. Zresztą ja tak pozwoliłem sobie powiedzieć Wojtka Smarzowskiego, my nie jesteśmy kolegami, broń Boże, to sam Smarzowski przedstawia się jako Wojtek. No więc tak, mówmy mu Wojtek. Chociaż kolegami nie jesteśmy. Więc ja nie wierzę Wojtkowi Smarzowskiemu, że to jest film, który... Bo tam takie deklaracje padały, że to jest właśnie film po to zrobiony, żeby się Kościół oczyścić, dać szansę i tak dalej. Ja nie wierzę mu. Bo ten film raz, że widziałem, a poza tym ja też, nie wiem, to państwo może słyszeli, zapowiedź kolejnego filmu Smarzowskiego. To jest bardzo symptomatyczne. On dziś na jednej konferencji był zapytany, a jaką grupę społeczną weźmie pan na warsztat? Bo już była drogówka, bo już było wesele, no taki pokazujący bardzo takie wykrzywione oblicze Polaków. I kto następny? I co mówi Smarzowski? Smarzowski mówi coś takiego, że być może jego następny film, być może następna historia będzie o Słowianach. Opowieść o tym, że przed chrztem też byliśmy. To jest dość symptomatyczne i takie dość interesujące. Czyli ta Polska, która była przed chrztem. Jest taka cała tradycja, taka, czy może nie tradycja, ale taki nurt, który można, takiego słowianofilstwa, który właśnie dryfuje w tym kierunku, że oto chrzest Polski to zakończył ten dobrobyt Polski, tak naprawdę tutaj się wprowadzili ci urzędnicy Watykanu i tak dalej. Takie pseudohistoryczne brednie. I Smarzowski wydaje się w tym kierunku podążać. To jest druga rzecz. Nie wierzę też Smarzowskiemu, przyznam szczerze, jego deklaracje na temat wiary. On się deklaruje jako ateista. No nie wiem do końca, czy to są najlepsze papiery do poprawiania Kościoła. Nie wiem, to jest dla mnie pewna wątpliwość, a poza tym ja ten film widziałem. Ten film zawiera bluźnierstwa. Jeżeli zawiera bluźnierstwa, to nijak drogi z tego do naprawy, wydaje się, nie można wyprowadzić. Jeszcze jeden argument, który już wydaje się przekreśla kler ostatecznie. Kto ten film ocenił bardzo pozytywnie, ale tak w sposób taki dość przewrotny, jak to na niego przystało? Kto? Jerzy Urban, szanowni państwo. On na premierze tego filmu był, brylował, został obfotografowany i Urban zapytany o to, co on uważa o tym filmie, jak to się mu podobało. Kilka słów powiedział, które warto cytować, że warto zacytować, chociaż szybko zapomnieć, bo to słowa Urbana to w ogóle nie warte, żeby zaśmiecać pamięć. Urban mówi coś takiego. To wzbudza moje mieszane uczucia, bo ja redaguję pismo silnie antyklerykalne i taki film, jego wielka popularność banalizuje temat i jakby odbiera mi dotychczasową niemal wyłączność na atakowanie kleru. Ja tracę jakby silnik swojego biznesu. Jedna rzecz.
Ale druga jest jeszcze lepsza. Wszyscy udają, mówi wprost Urban, że dla dobra Kościoła go krytykują i marzą o tym, żeby w Kościele katolickim działo się lepiej. Ja odwrotnie, ja chcę, żeby było jak najgorzej. I ostatnie powiedział tak, to jest najbardziej symptomatyczne, że ja w tym filmie dostrzegam kawał swojej roboty, bo to się nie wzięło z niczego. I mówię o tym, że on ma inne podejście, że jest bardziej antyreligijny niż antyklerykalny. Urban na to zwraca uwagę, że to się nie wzięło z niczego, ten antyklerykalizm. Lata pracy za czasów komunizmu, departamentów, które zajmowały się Kościołem, które zohydzały Kościół, które przedstawiały księży w jak najgorszy sposób, inwigilowały, oczerniały i tak dalej, to przynosi efekty. Szanowni Państwo, po roku 89 roku, kiedy to się mówi, że niby komuna upadła, no ten proces, on sobie trwał. Tak naprawdę te efekty tej urbanowej propagandy i nie tylko, one przeszły przez rok 89 i mają się dobrze. Jak widać, to co obserwujemy, taką popularność, ten antyklerykalizm, jest pewnie też jego dziełem. A powtarzam, ten film powstał dlaczego? Dlatego między innymi, bo mógł. Bo pamiętajmy o tej bezkarności w połączeniu z tą pracą antyklerykałów takich zawodowych. Mamy wybuchową mieszankę. Szanowni Państwo, sam film jest jedno, natomiast drugą rzeczą jest coś, co ja bym określił mianem efektu kleru. Czyli takiego zjawiska, które myślę, że na naszych oczach się dzieje. Wiadomo, że ono się wpisuje w taki ciąg właśnie tych antyklerykalnych wytworów, które są adresowane, co tu dużo mówić, ja myślę, że adresowane głównie do młodych ludzi. Bo szanowni Państwo, ja nie słyszałem o jakichś głośnych aktach apostazji, jak ktoś obejrzał kler i nagle powiedział, że on występuje z Kościoła. Ja nie słyszałem, więc może były, może nie były. Natomiast ja się obawiam, że to jest film, po którym i po tym przemyśle całym, jaki wokół tego filmu był, będą problemy z nowymi, że tak powiem, z kolejnymi pokoleniami w kościołach. On już jest, szanowni Państwo. Możemy się pocieszać, jeżeli na przykład mieszkamy w Krakowie, że w Krakowie jest dużo ludzi w kościele. Możemy się tak pocieszać i mówić, no jak przecież jest dużo ludzi. To jest tak, jak szanowni Państwo, czasami sobie że pozwalam żartować do kolegów z pracy, że jak jadę tramwajem rano, to jak ktoś mi mówi o kryzysie demograficznym, to ja bym go, że tak powiem, wyśmiał. Bo jak jadę rano, to tam są ludzie przez pół młodsi ode mnie. A gdzie tam przez pół, to sobie dołożyłem. Szkoła podstawowa, szkoła, gimnazjum i oni jadą. I jest pełno, całe tramwaje. No to jaki kryzys demograficzny? No, co tu ktoś mi opowiada? No jasne, że doświadczenie takie jednostkowe, tramwajowe, to oczywiście jest wyciąganie z niego wielkich wniosków, jest nieprawda. Podobnie jest z Kościołem i z młodymi ludźmi. Powtarzam jeszcze raz, możemy się pocieszać, że ci młodzi ludzie, że my widzimy u siebie w parafii i możemy mieć to szczęście. Nie? Możemy chodzić na msze dla studentów i tam też będą młodzi ludzie. Ale już statystyki wskazują na coś innego. Badania pokazują, że Polska niestety jest, można powiedzieć, liderem nawet w odchodzeniu młodych ludzi od Kościoła. Takie badania niestety są i to jest przerażające. I na taką, szanowni Państwo, pochyłą sytuację jeszcze dokładany jest kler. Jeszcze dokładany jest kler z tym najbardziej przerażającym wątkiem tego filmu, czyli sprawami nadużyć seksualnych, których ofiarami padają dzieci. W tym filmie jest sporo o tym. No to, szanowni Państwo, przy takiej propagandzie trudno się dziwić temu, że księża mówią wprost, że za nimi w szkołach zdarzają się takie przypadki, ktoś krzyczy, ksiądz pedofil, że taka zbitka sobie funkcjonuje. Ona w krajach Europy Zachodniej już od dawna funkcjonuje, w Polsce pewnie się zbliżamy do tego. No to jak, szanowni Państwo, ci młodzi ludzie w tym kościele się będą odnajdywać, skoro ukazuje się im tą instytucję jako instytucję zbrodniczą i przerażającą? Oczywiście trzeba zwrócić uwagę, że kler gra na takim efekcie uogólnienia. Takim bardzo łatwym schemacie myślowym, który mówi, że jeżeli pojedyncze osoby są złe, no to cała instytucja jest zła, to o czym już mówiłem. Zresztą tu warto zwrócić uwagę, że tu jest promowany taki sposób mówienia o Kościele, taki bardzo świecki, bardzo światowy, że Kościół jest taką zwykłą instytucją. On po prostu sobie trwa, ma swoich funkcjonariuszy i tak dalej, i tak dalej. I my się czasami też na to nabieramy i taki sposób mówimy i taki sposób czy myślimy, a zapominamy, że Kościół to jest instytucja, której głową jest Jezus Chrystus, który On go założył. I to jest Jego, jak gdyby, instytucja, można powiedzieć. Rozpostarta w czasie i przestrzeni. Od 2000 lat, z wielkimi bohaterami, wielkimi świętymi, ich słowami, a nie jest to zwykła instytucja, jedną z wielu, więc to jest ten trop myślenia. Oczywiście
też wydaje się, że Claire na takim mechanizmie bazuje, że oto takim bezwarunkowym, można powiedzieć, posłuszeństwem i wsłuchiwanie się w każde słowo, które wypowiada duchowny. Takie przyjmowanie to jest, że to jest każde słowo to jest prawda. Nie wiem, jakby na przykład jakiś ksiądz powiedział, że należy pić taką i taką herbatę, to jest nauka Kościoła. Mówię jako dobry przykład. Oczywiście mogą być dużo gorsze rzeczy. Bez zapominania, bez odwoływania się do nauki Kościoła jako całości i filtrowania tego, co mówią osoby właśnie duchowne przez tą naukę Kościoła. I na takim mechanizmie też ten film bazuje. Pewnie w niektórych krajach jest łatwiej, a w niektórych trudniej. Szanowni Państwo, Claire jest też niebezpiecznym filmem, bo bez wątpienia, jak się tak naogląda takich filmów, ktoś nasyca się takimi treściami, to jest taka, zresztą wśród tych antyklerykałów zawodowych, jest taka pokusa, dobra, nagadaliśmy się, a teraz przejdźmy od słów do czynów. Jest taka, wydaje się, czy jest? No jest, oczywiście, że jest. Kilka dowodów z publicznych wystąpień. Krakowskie Przedmieście, kiedy była żałoba po katastrofie smoleńskiej. Oprócz tej politycznej walki, która tam się rozgrywała, też hańbiący spektakl plugawienia krzyża. Różne okrzyki dotyczące krzyża i tak dalej, symbolika, konstruowanie krzyża z jakichś przedmiotów, które uwłaczają godności, tam to już było. Tam był silny ten element antykatolicki. Szanowni Państwo, czarne marsze, oprócz tego, że mają one wymiar przerażający, czyli bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy domagają się legalizacji zabijania nienarodzonych, to tamten ten punkt antykatolickości, antyklerykalizmu jest bardzo silny. Zwróćcie Państwo uwagę na te plakaty, które tam są niesione. One wprost od nienawiści kipią. Te hasła no, też w żadnym wypadku nie będę ich cytował, one tam były obecne. I wreszcie, w marcu 2018 roku oczywiście, kiedy w Sejmie był procedowany projekt Zatrzymaj aborcję, grupa lewicowych studentów próbowała wedrzeć się do Pałacu Arcybiskupów. Szanowni Państwo, to już jest konkret. To już było działanie siłowe, wejście, jakaś bijatyka z policją, przepychanki. Bo tym młodym ludziom już nie wystarczało, że sobie mogą powiedzieć, pokrzyczeć, czy na jakichś tam własnych spotkaniach mogą ponadawać na ten kościół. Oni by już coś chcieli robić i spróbowali. I to jest, i to był, i ten efekt tego działania widzieliśmy. Zresztą tu warto też zwrócić uwagę, Szanowni Państwo, że jakimś takim punktem wspólnym, może nie wszystkich tych wydarzeń, ale takich właśnie wielu antykatolickich wystąpień jest kwestia aborcji. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak bardzo przypomina się niektórym ten ich rys antykatolicki, kiedy jest mowa o aborcji, kiedy projekty były procedowane, jak bardzo ta sprawa wyskakuje. Jak widać, że wrogom Kościoła, a przede wszystkim temu najważniejszemu, wrogu Kościoła, którym jest szatan, ta sprawa ochrony życia nie daje spać, nie daje spokoju. Zwróćcie Państwo uwagę na gwałtowność demonstracji, że tutaj jest ta sprawa, której nie można zostawić. I tym bardziej jest smutne, że jak dowiedzieliśmy się nie tak dawno, nad projektem chroniącym życie na razie nie będzie. No gdzieś radość z tego jest. Gdzieś radość z tego jest i to bez wątpienia słychać chichoty płynące z bardzo takich miejsc złych. Szanowni Państwo, ale jest coś, o czym w filmie Claire nie ma. Czegoś, czego w filmie Claire nie ma. A mianowicie nie ma tam praktycznie w ogóle czegoś, co jest problemem, tak naprawdę. Nie ma tam praktycznie w ogóle wspomnienia o, albo w jakiś taki bardzo mały sposób, o homoherezji, o zjawisku homoherezji. Dlaczego nie ma tam praktycznie w ogóle mowy o homoseksualizmie i homoseksualistach? No a jak by miało być? Jakby można było homoseksualistów przedstawić jako złych? No przecież inny jest paradygmat. Zwróćcie Państwo uwagę, że w filmach homoseksualiści są przedstawiani na ogół jako dobrzy ludzie, szczęśliwi, zadowoleni, dobrze uposażeni i tak dalej, i tak dalej. Jest nawet taką, można zauważyć taką gradację, jak to postępuje, jak jeszcze przed paroma laty cofnęlibyśmy się, to były na ogół osoby pojedyncze, osoby homoseksualne. Jakiś taki bohater homoseksualista, który tam sobie w planie gdzieś przebywa i to postępuje. Teraz już nawet nie są związki, ale już w niektórych filmach pojawia się problem adopcji, że jest jakaś nieszczęśliwa para, która czeka na dziecko. No, złe, opresywne państwo nie chce tej homoparze dać tego dziecka. Więc tego problemu homoherezji w tym filmie praktycznie nie ma. A czym jest homoherezja? To jest, szanowni państwo, jak zacytuję księdza profesora Dariusza Oko,
jednego z badaczy i autora takiego wstrząsającego artykułu z papieżem przeciw homoherezji. Ksiądz profesor Oko mówi tak. Homoherezja to uporczywe odrzucanie przez członków Kościoła jego nauki na temat homoseksualizmu. Homoherezja zwykle objawia się w dwóch postaciach, czyli pierwsza z nich to odrzucenie całego nauczania Kościoła na ten temat, nie przyjmowania, że homoseksualizm to coś negatywnego, a jak mówi katechizm, to jest poważne nieuporządkowanie w istocie grzech. A druga rzecz to jest kwestia domagania się zmian, domagania się wprowadzenia zmian w Kościele. Takie głosy w Kościele są nie od dziś, które nie tylko być może stoją za tym jakieś zachowanie, ale domagają się zmiany nauczania Kościoła, żeby Kościół przestał nazywać zachowanie homoseksualne grzechem. I przymknął na to oko. I taka homoherezja jest obecna. I przedstawiciele jej są obecni i można z imienia, nazwiska wymienić. Choćby tutaj wspomnimy ojca jezuity Jamesa Martina, amerykańskiego jezuity, który na przykład był na światowym spotkaniu rodzin w Irlandii. To takie dość symptomatyczna obecność takiego człowieka. To ta obecność właśnie tego homoseksualizmu, czy tych piewców homoherezji, można też popatrzeć na nią z perspektywy historycznej. Warto wspomnieć o postaci Belli Dodd, takiej włoskiej, czy amerykańskiej, ale włoskiego pochodzenia komunistki, która powiedziała coś takiego, była ona ważną osobą w komunistycznej partii Stanów Zjednoczonych w latach 27-49 i ona powiedziała coś takiego. W latach 30. wprowadziliśmy 1100 mężczyzn do kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Ci chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświęceni, a następnie spięli się na drabinę wpływów i władzy jako prałaci i biskupi. Okazuje się, że w gronie tych ludzi byli nie tylko komuniści, ale też homoseksualiści, szanowni państwo. To nie jest, mówienie o homoherezji i o tym problemie, to już nie jest zdecydowanie smarzowski. To jest na przykład ksiądz arcybiskup Vigano. Były nuncjusz w Stanach Zjednoczonych, który opublikował kilka listów mówiących o właśnie tym problemie i niestety te listy nie spotkały się z żadną odpowiedzią. Jedyną odpowiedzią to było milczenie. W ogóle w świecie to przekonanie o powiązaniu między czynami homoseksualnymi a pedofilią jest skrzętnie ukrywane. Jednakże wskazują na to różnorakie badania, że taki związek jest. Że tak naprawdę ten problem pedofilii to jest problem homoseksualizmu. To jest problem homoseksualizmu osób, które takie właśnie zachowania prezentują i które potem w efekcie przenosi się na zachowania pedofilskie. Pomimo, szanowni państwo, funkcjonowania instrukcji, która mówi, że osób homoseksualnych nie można wyświęcać na kapłanów, o czym mówią różni księża, jednak ta obecność tych homoseksualistów w seminariach jest niestety zauważana. Biskup Marian Eleganti, biskup pomocniczy w szwajcarskim Chur, mówi coś takiego. Obecny kryzys, a mówi on o kryzysie Kościoła, związany z nadużyciami seksualnymi w Kościele katolickim, jest ściśle związany z homoseksualizmem. Byłoby ślepotą odrzucenie twierdzenia, że mamy w Kościele problem z homoseksualizmem i że homoseksualizm odgrywa istotną rolę w skandalach seksualnych. Niestety, wczoraj przyszła do nas informacja, media podały, że oto zmarł biskup Robert Morlino z Madison w stanie Waszyngton. Miał 71 lat, zmarł na serce, który nie tak dawno jeszcze ostrzegał, że subkultura homoseksualna panosząca się w Kościele czyni wielkie spustoszenie. Jeden cytat. Nadszedł czas, aby szczerze przyznać, iż problemy te są czymś więcej, aby nie wpaść w pułapkę analizowania problemów według tego, co społeczeństwo może uznawać za dopuszczalne lub niedopuszczalne, trzeba podkreślić, że Kościół nigdy nie uznał żadnego z tych aktów za akceptowalne. Ani wykorzystywanie dzieci, ani wykorzystywanie własnej seksualności poza związkiem małżeńskim, ani grzech u sodomii, ani wchodzenie kleryków w intymne relacje seksualne, ani nadużywanie i przymuszanie przez tych, którzy mają władzę. Mówił ksiądz już nieżyjący biskup Morlino. Bez wątpienia dane wskazują na to, że realnym problemem, z jakim boryka się Kościół, są skandale homoseksualne, a nie właśnie pedofilskie. Szanowni państwo, próbuje się wzmagać z tym problemem. Teraz będzie w lutym przyszłego roku ma być spotkanie komitetu organizacyjnego, który ma się z tym problemem jakoś w Kościele zająć. No ale jednym z jego, tych, którzy go tworzą, będzie arcybiskup Chicago Kupich, który jest na przykład ksiądz arcybiskup, który zaatakował księdza arcybiskupa Vigano.
kiedy on ujawnił swoje listy, więc jest to troszkę niepokojące. A szanowni państwo, jest o co się zmagać, jest o czym mówić, bo zwróćcie państwo uwagę, że w ostatnich latach, a właściwie w ostatnim czasie, mieliśmy do czynienia z takim spektakularnym upadkiem Irlandii. To jest taki przykład, który my w Polsce musimy pamiętać. Irlandia w krótkim czasie zalegalizowała sobie związki homoseksualne i zalegalizowała bezkarne mordowanie dzieci nienarodzonych. I o co chodzi? Dlaczego, jaki to ma związek? Otóż taki, że obrońcy życia i obrońcy rodziny tamtejsi wprost mówili, że oni czuli się opuszczeni przez część swoich duszpasterzy. Że oni nie mogli liczyć, nie na wszystkich, ale na pewno na jakąś część. Nie wiadomo, trudno teraz wyrokować, nie czas, nie miejsce, z jakich przyczyn, ale to, o czym mówię, czyli o tym jakimś problemie tego homoseksualnej infiltracji, mogło być jedną z przyczyn. I ten los Irlandii czy Hiszpanii już wcześniej, to jest coś, o czym my Polacy szczególnie powinniśmy pamiętać, bo nic nie jest dane na zawsze tak naprawdę. To też były kraje, które pewnie było to nadużycie, były nazywane krajami katolickimi. No i już myślę, że nie można już tak mówić o nich. I teraz jest oczywiście pytanie o remedium na to wszystko, na ten problem. Z jednej strony na ten atak antykatolicki, a z drugiej strony to, o czym mówiłem troszkę później. No bez wątpienia jest modlitwa. I to trzeba sobie powtarzać. Bo czasami jest taka pokusa nawet w nas, w katolikach, żeby coś robić. Nie? Coś musimy robić, coś musimy działać. A dopiero modlitwa to przychodzi, okej, to modlitwa to może później. No nie, żadna sprawa, która nie jest omodlona, która nie przeszła przez tą fazę modlitewną, nie ma błogosławieństwa Bożego, nie uda się. Więc ten aktywizm, który nam się proponuje, zwróćcie państwo uwagę, to jest coś z gruntu niekatolickiego. Jest modlitwa. Na pewno równie ważna jest modlitwa publiczna. Są wspaniałe różańce publiczne w różnych miastach, między innymi w Krakowie. To jest ta manifestacja naszej wiary w obliczu tego ataku, jakim jest kler, i w obliczu tego, co nastąpi po klerze, bo tak jak już mówiłem, tych ataków będzie przybywać. Już są kolejne zapowiedzi, że powstają kolejne filmy antykatolickie, zresztą bez zapowiedzi my wiemy, że one powstaną. To ta modlitwa publiczna, czyli takie odwoływanie przestrzeni publicznej, bo zwróćcie państwo uwagę, ile w tej przestrzeni publicznej jest zła, takie rzeczy przerażających, ja już nie mówię o rzeczach sprośnych, czy moralność naruszających. Więc tym bardziej jest potrzebne jest odwojowanie tej przestrzeni publicznej, choćby przez modlitwę właśnie różańcową publiczną, może nade wszystko. Nade wszystko też patronką naszych działań zawsze i musi pozostawać Matka Boża, która zapowiadała, że to, co nas czeka, nie będzie łatwe i nie będzie, mówiąc krótko, przyjemne. Mówiła o tym Maryja w Fatimie, mówiła Matka Boża w Akita i to się być może dzieje właśnie na naszych oczach. I bez jej pomocy, bez tej hetmanki, która pokona homoherezję, jak o czym przypominał ostatni numer Polonia Christiana, to nasza walka się nie uda. A z nią uda się nam pokonać i przezwyciężyć wszystkich naszych wrogów i nieprzyjaciół ku chwale naszej niebieskiej ojczyzny. Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie.